Każdy żubraz zna i wie, jak on wygląda. Jednak znajomość jego potrzeb, zwyczajów, diety czy behawioru nie jest już tak powszechna. Pozwólcie zatem przedstawić sobie żubra, największego lądowego ssaka Europy. Skoro jest największy, to drapieżniki, nawet te duże, mu nie zagrażają. Witamy Państwa. Przed nami już... Który ciężki? Czwarty. Czwarty odcinek Turbo Podlasiaka. W dzisiejszym odcinku z nami zawodnik piłkarzy po przeszczepie Marek Korolewski, ksywo Michael. Z tego co zauważyłem tutaj, czekaj, już się przybiłem, ale chciałem tylko, że zauważyłem z tyłu ksywo Michael. Jak zawsze ze swoimi gośćmi w programie staram się chwilę porozmawiać. Trafiają się tacy, których znam bardziej, tacy, których znam trochę mniej. Marka na przykład w ogóle nie znam, dzisiaj trochę z nim porozmawiałem i Marek z tego co mi opowiadał, grał trochę tutaj na takich naszych podlaskich, jak to się mówi? Drużynkach, tych takich klepiskach naszych podlasianych ogólnie, tak? Bo mówię, no gdzie Turbo Podlasiaka nagrywamy, no to Marek ten spójrz, no dzisiaj jest dywanik, nie? Dywan. No, wszystko w temacie, tak? Więc Marek jest środkowym pomocnikiem, więc dzisiaj spodziewajmy się dobrego występu. Marek gotowy? Gotowy. Ciężki gotowy? Gotowy. Jedziemy. Numer 4. Jak zawsze boję się po operacji plastycznej. Marek, czy tobie wiadomo, o co chodzi w tej konkurencji? Wiadomo, tak jest. No to 3 próby, za każdą masz 15 punktów. O Boże, zabił! Proszę Państwa! Ciężki, to dobrze jesz? Zabił, ale żyje. Tak to umarte nie żyje. Dobrze szła. No dwa razy! Proszę Państwa, tego jeszcze nie grali! Nikt nie powiedział, że tak nie można, tak? Dwie klepki. A ja nie widziałem. Ale to ciężki, ty nie musiałeś wiedzieć. Ty jesteś od bronienia, ej. A to na konkurencji się nazywa Orient. Dokładnie, to jest Orient. Proszę Państwa, ciężki tłumaczy, że on nie wiedział, o co chodzi, no. Ale to nie konkurencja Orient. Brawo Marek, szanuję. Dziękuję. Jeszcze nikt tak nie zrobił, pierwszy taki gość ogólnie. Szanuję jak najbardziej. Oszukali. Mareczku, konkurencja numer 4 to jest skrętaczka. Jak wbijesz bez odbicia, masz 25, jak z odbiciem 10, ja tam stanę, jak ktoś dobije, to coś jakiegoś punkta dodam. Ale zanim ta konkurencja, to wiecie co, chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz, Marka, bo mnie to bardzo ciekawi i zastanawia. Powiedz mi, skąd się wzięła nazwa drużyny piłkarzy po przeszczepie? Co wam przeszczepili? To mi nic, ale ten kapitan drużyny założył taką nazwę. Oni z chłopaki się znali już wcześniej, ja dołączyłem, można, na ostatni
przed zamknięciem okna transferowego. Czyli nie ma jakiejś takiej specjalnej genezy tej nie, nazwy, tak? Nie. Po prostu to jest widzimy się tego kierownika, tak? Tak. Czyli menadżer. Piotrek Biedrzewski, dobrze mówię? Tak, tam Damian Chrzanowski jeszcze. Rozumiem. I Karol Lipin. Tyleśmy się dowiedzieli, proszę Państwa. No, ja chciałem się dowiedzieć, ale widzicie. Tajemnica zawodowa. Tajemnica zawodowa. Punkt da! Nie dam nic. Oje! No nie wyszło, proszę Państwa, no! Słuchajcie, konkurencja numer 5 poprzeczki. Ja się raczej chyba nie muszę tłumaczyć, Mareczku, tak? Tak jest. Ale słychać tu na trybunach są fanki normalnie, tak? I dopingują mocno. Jak to było, dziewczyny? 5 na 5? 5 na 5! Słyszałeś, Michael, co masz zrobić? Tak jest. Powodzenia! Nie było! Dobitka! Była. Za dobitkę dam 5 punktów! Mamy to! Michael, konkurencja numer 6. To jest laga eksperta. Jak już się przyjęło w tym programie. Prowadzący, nie wiem czy widziałeś, pokazał jak to się robi, tak? Z pola linii polarnego, tak. Tutaj, tak? Możesz sobie uderzyć też z kółeczka, jakbyś chciał, ale to jaka jest pan pozycja? Nie, szanuję jak ekspert. Szanuję jak zawsze. Za małą brameczkę w środku, Michael, daje 50 od razu. Tam ciężki jest, jak ktoś w razie W. Dobra. On wszystko widzi. Pierwszego dnia w inną stronę wieje wiatr. Poprawka, Michael. No! O Jezus! Jak to w tym popularnym kawałku? Tak blisko. Może ten popularny artysta, co miał wygrać Eurowizję. Ale coś nie wyszło. Było tak blisko. Coś mu nie pykło. Konkurencja numer 7. Nie wiem, czy widzicie tego z góra. Widzicie go? On już mnie tak denerwuje, jeszcze nikt mu nie wypłacił. Nikt! Michael, zrobisz to dzisiaj? Za ile punktów? Za 5! Mało! Za 5 w japę to mało? Tu masz 20, 15, 10! A w japę mu przyfasolisz, to jest człowieku, prościutko! Dobra, spróbujemy. Tu. Czyli masz za słowo? Tak. Michael obiecał, przyjmą za słowo, że jak nie trafi w żadną dziurę w płachcie, to chociaż Rudy dzisiaj w końcu dostanie w pysk. I żeby nie było, Michael, przyjmą Marcinie, jakby się nie powstydził takiego gwizdka, człowieku, przed każdym rzutem wolnym. Ojej. Proszę siłowo. Ale Rudy, się nie udało. Pazerny na punkty. Znowu mu wyszło, ej. Co to się dzieje? Michael, Rudy miał dostać się w pysk. Wszyscy pazergi na punkty są, 5 to mało. Słuchajcie, jeśli Michael powiedział, że 5 to mało, od następnego odcinka podnoszę stawkę. 7,5. Żeby nie było, bo 10 jest na dole, tak? 7,5 za trafienie w pysk Rudego w 5 odcinku. Jakaś inflacja? Tak jak w Polsce, Nowy Ład się zapowiada, tak? Ja będę się do tego iść, no. Michael, powiedz, jak się czujesz po już 7 konkurencjach? W porządku, atmosfera jest fajna, konkurencje też mega, bardzo dobrze się czuję.
Jesteś trochę zmęczony? Nie. Bardziej wkurzony, że słabo poszło. No słuchaj, no to niestety dogrywek nie robimy, wiesz, tak jak wyjdzie, tak wyjdzie, tak wyjdzie po prostu. No, czasami dyspozycja dnia się liczy, tak po prostu. Byłeś jeszcze wczoraj w mieście? Byłem. No i wszystko. Wszystko mam odpowiedź. A tutaj, Mareczku, korzystając z tego, że zawsze dopytuję się pewnych ludzi ogólnie, tak, o pewne rzeczy, to tutaj mam do ciebie takie dwa pytanka od twoich znajomych. Pierwsze to jest pytanie od Piotra Pietraszewskiego, które brzmi tak. Marek, lewą nogę masz idealną. Od którego profesjonalnego piłkarza przeszczepiłbyś prawo? Od którego bym przeszczepił? Od Andrei Pirlo. Tak, środkowy pomocnik. Tylko od kogo miał przeszczepić, tak? Zidane co najwyżej jeszcze. Ale wyszło na to, że Pirlo. Piotrek, mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany odpowiedzią. Pozdrowienia, Piotruś. A drugie pytanie mam, proszę ciebie, nawet w formie MP4. Tak. Technologia. Technologia poszła do przodu, słuchaj. To pytanie zadała tobie Ula Lasota. Nie wiem, czy znasz taką panią. Znam. Znasz. To posłuchaj. Cześć Marek, powiedz, kto w tym roku wygra Euro? Kto w tym roku wygra? No... Chciałbym, żeby Polska. Wiadomo, ja też bym chciał, tak? Pan kamerzysta też by chciał na pewno, tak? Ale moim faworytem jest Francja. Francja. Też mi się wydaje, że chyba w tym roku Francja to jednak Francja, pozamiata skanta, chyba tam pozamiatają, nie? Tak, dokładnie. Też mi się tak wydaje. A Jezus Maria! Trudno powiedzieć tak naprawdę, może właśnie być niespodzianka, że to właśnie Polska w końcu zaskoczy, tak? Proszę Państwa, tak zgadzacie się? Wierzycie, że Polska wygra w Euro? My z Michaelem wierzymy. Wierzymy, tak jest. A Jezus Maria! Kolejna konkurencja, żonglereczka. Marek, 30 sekund. Tak jest. Czym sobie życzysz? 3, 2, 1. Tak jest! I prowadzący dobije! Ale to makne! Dajcie mi kiedyś to mężysto, czy nie? Możemy się zamienić następnym razem. Ty, mało co mówię. Dogadujemy, już zamieniamy się następnym razem. No. Marek, powiedz dla mnie, czy ty obcujesz z przyrodą? No. Żyję, tak? Żyjesz w przyrodzie, owszem, ale czy tam na przykład w lesie kiedyś byłeś? Byłem. Tak. A spotkałeś jakieś łosia? Nie spotkałem. To masz szczęście normalnie, bo ta konkurencja, która jest tuknięci łosia. No to ty tutaj przypomnę, że nie ma na nią tak jakby... Nie ma ucieczki. Nie ma twardzieli ogólnie, wiesz, jak się łoś tak porządnie, to może być ciekawie. Jak coś, to tam kibelek otworzymy. Nie ma problemu. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. 3, 2, 1. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Poszedł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobre tempo. Siedem, osiem, dziewięć. Poszedł, ale poszedł! O Jezus Maria! Michael, co się stało, powiedz? Powiedz, jakąś kopię? O, kopię mocno, kurde. Proszę Państwa, co to dużo mówić? Dobry. Co to dużo mówić ogólnie? No, łoś kopnął i tyle, no, to jest, nie ma tutaj... I tak jak powiedziałem, Michael. W Turbo Podlasiaku nie ma miękkiej gry. Never. Słuchajcie, no już... To już ciężki który? Czwarty, proszę Państwa, odcinek Turbo Podlasiaka za nami. W nim Marek Korolewski, pseudo Michael, który poradził, mi się wydaje, sobie całkiem nieźle. A według Ciebie, Michael, jak było? Mogło być lepiej, ale nieźle. A jak ogólnie Ci się u nas podoba? W porządku, bardzo fajnie, miła atmosfera, pełen profesjonalizm, co tu dużo mówić. Tylko jak zwykle pogoda nie sprzyja. No słoneczko, pogoda na pewno nie na boisko. Dlatego z racji tego, proszę Państwa, że jest sobota. Już po godzinie 12. To możemy się
schodzić. No. Możemy się iść schodzić po prostu, tak? Mówi butelka owa zieleń. Słyszeli Państwo golkipera Ciężkiego, zawsze w formie, prowadzący zawsze w formie, razem z nami Marek Korolewski, piłkarze po przeszczepie. Tak jest. Super. Do następnego, trzymajcie się, hej!